Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej? Powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Zawsze Jezus gromadził wokół siebie ludzi. Nasłuchiwali, kiedy przyjdzie do ich wioski czy miasta. Natychmiast przychodzili z chorymi. Zauważmy, nie przychodzili sami zdrowi, lecz nieśli, prowadzili ze sobą tych, którzy mieli się źle na duszy albo na ciele. Wiedzieli, że wprowadzeniem w uzdrowienie było wysłuchanie tego, co Jezus mówił. Podstawą naszego duchowego uzdrowienia jest Słowo Boże. Dlatego też szatan niejednokrotnie nie chce, byśmy słuchali Słowa Bożego, byśmy się na nim zatrzymali, rozważali je. Dlaczego? Bo to jest początek naszego uzdrowienia. Bez Jego Słowa nie odbywało się żadne uzdrowienie. Ludzie słuchali Słowa, gdyż potrzebowali uzdrowienia. To Słowo jest dla ludzkiego zdrowia zarówno cielesnego, jak i psychicznego, duchowego. Odzyskujemy równowagę. Odzyskujemy dostęp do prawdy, którą jest Bóg. Brakuje słów, które przywracają poczucie bezpieczeństwa, pewność, że jesteśmy kochani. Brakuje tych słów, kiedy ludzie do nas mówią, ale kiedy Bóg zaczyna mówić, czujemy się bezpiecznie i nie chcemy przede wszystkim słuchać tego świata i ludzi, którzy nam źle radzą, źle czynią, pokazują nie ten kierunek zdążania. Człowiek sparaliżowany, o którym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, był bezradny. On nie mógł sobie pomóc. To ważne, żeby nie usiłować wszystko zrobić samemu. Również w tak ważnej sprawie, jak powrót do życia w nadziei. Niekiedy nie pozwalamy sobie pomóc, choć wokół jest tak wielu ludzi otwartych na służenie. Chociażby takie, żeby wysłuchać, żeby być, zauważyć ludzką, szczerą życzliwość. Chcąc pomóc w uzdrowieniu, trzeba nam nieść, nazwijmy to inaczej, znosić innych. Trzeba pozwolić, by oni wyrzucili z siebie to wszystko, co ich obciąża, co ich zatruwa, czego mają dosyć. Człowiek musi się najpierw wykrzyczeć, aby potem mógł nad sobą zapłakać. Zawsze winno się to dokonywać we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, wspólnocie kapłańskiej czy zakonnej. Chory emanuje często tym, co sprawiało jego chorobę. Smutkiem, niezadowoleniem, rozdrażnieniem, poczuciem beznadziejności i sceptycyzmu w możliwość zmiany życia.
bo my do tej pory staraliśmy się sami, próbowaliśmy coś zrobić, próbowaliśmy rozmawiać z innymi i często to pomaga na bardzo krótki czas. Tak wiele mężczyzn z dzisiejszej Ewangelii są w stanie zrobić dla paralityka. W ich postawie odsłania się nie tylko siła fizyczna, lecz także piękno i moc ich wiary. Oni dlatego, że wierzyli, dlatego tego paralityka nieśli do Jezusa. Oni uwierzyli, że Jezus może uzdrowić chorego. Bolesne jest to, że jedni pomagają choremu, inni zaś w tym samym czasie debatują w swoim sercu, jakim prawem Jezus odpuszcza grzechy. Zobaczmy, jedni są nastawieni bardzo pozytywnie, szczerze, by pomagać. Inni natomiast czepiają się, zauważają jakieś niezachowanie prawa mojżeszowego. Zawsze będą ci, którzy sprzyjają naszemu uzdrowieniu, jak i te osoby, które powołując się na określone przepisy, powstrzymywać będą proces odzyskiwania przez nas wewnętrznej mocy. Dla Jezusa bardzo ważny jest człowiek będący w potrzebie. Nie jest istotne to, co powiedzą uczeni w piśmie i faryzeusze. Chrystus słucha Ojca i patrzy na tego, który wierzy w Jego moc, uzdrawiającą moc Jego miłości. Przychodzą takie chwile w naszym życiu, że powinniśmy całkowicie skoncentrować swoją uwagę na Jezusie. Nie słuchać tych, których słowa zatruwają nasze życie.